Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy latać nad Sanokiem. Sanok jest przez wielu nazywany skarbcem Bieszczad, mimo iż jest sporo oddalony od granic tych gór, to jest on obowiązkowym punktem, od którego zaczyna lub kończy się każda wycieczka w Bieszczady. Sanok to liczące niespełna 38 tysięcy mieszkańców miasto powiatowe położone w Dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w województwie podkarpackim. Jego nazwa jest dobrze znana osobom jadącym w kierunku Bieszczad. Niestety bardzo często na tym się kończy, a szkoda. Królewskie Wolne Miasto Sanok. Tak brzmi pełna nazwa. Skrywa szereg wyjątkowych atrakcji, które warto zobaczyć nie tylko, gdy człowiek się zastanawia, co może robić w Bieszczadach, gdy pada deszcz. Można przyjechać tu na dzień, ale lepiej zostać na weekend, gdyż nie tylko w mieście, ale i w okolicy jest bardzo dużo ciekawych miejsc wartych zwiedzania. Moim zdaniem Sanok jest bardzo niedocenianym miejscem. Najstarsza wzmianka o Sanoku pochodzi z 1150 roku, gdy ziemia sanocka należała jeszcze do Rusi. W 1339 roku Sanok otrzymuje prawa miejskie, a rok później król Kazimierz Wielki przyłącza ziemię sanocką do Polski. Za jego panowania w miejscu dawnego ruskiego grodu powstaje gotycki zamek, który w latach 1523-48 na polecenie Bony Sforcy zostaje przebudowany w stylu renesansowym. W ramach wdzięczności wobec Bony za troskę nad miastem w jednym z pól herbu Sanoka umieszczono nawet herb Sforców, przedstawiający na białym tle zielonego węża w koronie połykającego dziecko. Ona sama na zamku nigdy nie była, ale przybywali na nim Kazimierz Wielki oraz król Władysław Jagiełło. Zamek królewski w Sanoku jest jedną z głównych atrakcji miasta. Zgodnie ze średniowieczną tradycją wynikającą z prawa magdeburskiego, w rogu rynku usytuowany musiał być kościół i to kolejne miejsce, które warto zobaczyć. Kościół i klasztor ojców franciszkanów znajduje się w południowo-wschodniej pierzei sanockiego rynku, a oni sami zostali sprowadzeni do miasta w 1377 roku. Budowle stanowią neoromański zespół klasztorny, a jego obecny kształt architektoniczny pochodzi z 1886 roku. 90 lat temu w Sanoku urodził się Zdzisław Beksiński, jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów. Mieszkał w mieście do 1977 roku, kiedy to przeprowadził się do Warszawy. Nigdy jednak nie zapomniał, skąd pochodzi. Jego jedynym spadkobiercą po tragicznej śmierci w 2005 roku zostało Muzeum Historyczne w Sanoku. W ostatniej chwili przekazał mu kilka tysięcy prac, w tym fotografie, rysunki, grafiki i obrazy. Efektem jest największa w świecie kolekcja dzieł Beksińskiego, którą można podziwiać specjalnie odbudowaną skrzydle zamku. Przyjeżdżając do Sanoka po latach, można się zdziwić, jak bardzo się zmienił. Szczególnie widać to na starym mieście, spacerując deptakiem i dochodząc do dużego rynku. Czyste ulice, zadbane place i odrestaurowane kamienice, w których wielokrotnie można zobaczyć stare szyldy sklepowe, tworzące przedwojenny klimat. Rynek w Sanoku jest wizytówką miasta i według niektórych osób jest jednym z najładniejszych w Polsce. Ma on kształt od kwadratu o 100-metrowych bokach, a został wytyczony przez władze austriackie po przebudowie miasta w 1786 roku. W swojej historii nosił różne nazwy, w tym okresie wojny placu Adolfa Hitlera, a w czasie PRL-u rewolucji październikowej. Najpiękniejszą budowlą na rynku jest stary ratusz, głównie pięknie odnowiony, jak okalające sanocki rynek XVII i XIX-wieczne kamienice. Warto przyjechać tu na chwilę, aby poczuć atmosferę i skosztować wyjątkowych dań regionalnej kuchni. Dobry wojak Szwejk to chyba jedna z najbardziej sympatycznych postaci, która kiedykolwiek odwiedziła Sanok. Bohater książki Jarosława Haska, Przygody dobrego wojaka Szwejka, przebywał w mieście w 1915 roku. W mieście znajduje się ogromna kolekcja ikon i odbywają się również jarmarki ikon. Jest to już ponad 20-letnia tradycja, która jest wizytówką tego miasta. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to pierwszy i największy skansen w Europie oraz jedno z najpiękniejszych muzeów w wolnym powietrzu w Europie. Malowniczo położony u podnóża Białej Góry pozwala cofnąć się w czasie i poznać bogactwo kulturalne regionu oraz jego burzliwą historię. Po całym dniu zwiedzania warto na chwilę przystanąć i pomyśleć o miejscach, które się właśnie widziało oraz ludziach z nimi związanymi. Nie ma do tego lepszego miejsca niż nadbrzeże rzeki San, przepływającej przez miasto. To idealne miejsce na piknik, a widoki są wprost sielankowe. Do Sanoka mam ogromny sentyment. Przynajmniej raz na kwartał zatrzymywałem się w tym mieście i zwiedzałem wszelkie możliwe atrakcje, które się w nim znajdowały, jadąc po drodze na Bieszczady. I Tobie, podróżniku, to samo proponuję. Jeżeli będziesz kiedykolwiek jechał na Bieszczady, zatrzymaj się w Sanoku. Naprawdę warto. Jest piękny.